Cześć, tutaj Hipiterowie teraz w pierwszym odcinku! I właśnie, jak to sobie się nazywa, nie wiem, może nazwę ją po prostu, no. Nie wiem jakoś, bo Zoro Dzisiaj Zbóż to nie była jakaś super nazwa, która by wskazywała, że to jest Ultimate Team, taka jakaś dziwna inna seria, więc po prostu będzie FUT. Forma zostaje podobna. Musimy ściągnąć składy. Dzisiaj nie zagram żadnego mecza od razu, to uprzedzam, nie jest to żadna wersja Ultimate Team, to jest zwykła wersja, DLC w tym nie było, więc nie będę dostawał żadnych paczek nawet. Nie wiem, czy w ogóle na start jakieś paczki dostanę, czy po prostu będę musiał... Dostanę sobie samych brązowych graczy, będę sobie musiał z brązowymi graczami radzić, no ale... Będzie większe wyzwanie, żeby po prostu awansować wyżej. Wiem, że rok temu nie wyszło nam to najlepiej, bo nie awansowałem zbyt wysoko, ale... Znaczy, no nie awansowałem do pierwszej ligi. No tak, teraz tutaj wybieramy zawodnika jak co roku, no ale ja nie mam zamiaru grać w tym meczu, ale wiecie. Po prostu muszę ten mecz zagrać, żeby chyba podstawowe karty dostać. Wow, wylosowałem Edena Hazarda, jakby to było fajne, jakby to była prawdziwa gra. Tak, śmiesznie, wszystko fajnie, po co mi te tutoriale? Tak. Wow. Wow, wyśmienicie! O, Moreno nawet jest z Liverpoolu, to jest... Ale ja chcę wybrać... No dobra, ja teraz zagram ten mecz, głupi. Bo chyba jak zagram ten mecz, to dostanę ten 500 końców, bodajże jakąś tę paczkę darmową. W sumie to rok temu za taką głupią paczkę darmową, bo założę sobie drugie konto, tam wylosowałem Informa, który kosztował ponad 140 tysięcy końców, więc to mnie ustawiło jakby tak konkretnie na dobrych graczy, no więc zagram ten mecz, potem się z wami widzę. Nie ma co oglądać, po prostu będzie dużo bramek i tyle. Nic tu nie widzieliście, nic tu nie było. Nie wiem, no. Co się stało się? Powiem tak. Względem FIFA 14 jest zupełnie inna różnica. Duża różnica. Dużo się zmieniło, jest zupełnie inne tempo gry, zupełnie inna fizyka gry. Nie grałem jeszcze wcześniej na 14 na Next Game, więc tym bardziej nie wiem, o co tutaj chodzi, więc po prostu... O! Wzmacniaj swój skład, zdobywając monety za rozgrywanie meczów, kupując paczki w sklepie i polując na... Tak, paczki w sklepie, he. W ogóle końców nie kupujcie, to jest złe. Wracając do mojej poprzedniej myśli, o Darlian, fajnie, a ten goście to jest Gutierrez. A, Teofilo Gutierrez, kojarzę gościa. Ale szybcy są wszyscy widzę, są normalnie torpedami w swoim rodzaju. Nie grałem wcześniej w FIFA 15. Tak, na pewno będę wypożyczał. Na razie przynajmniej muszę paczkę otworzyć. Mam 500 monet, jak wspominałem. Paczka w nagrodę. Aha! No już mamy problem ze sklepem, już nie możemy kupić. To tak, powiem tak, w demo zagrałem może za dwa mecze. Teraz zagrałem też może za dwa mecze. Jeden online, znaczy jeden offline, drugi w tym fucie teraz z kompem. Pierwszy mecz zagrałem właśnie Glania Legia, strzeliłem jednego gola, który był po rzucie karnym, więc tam też nie zdobyłem gola z gry. Tutaj tym bardziej, no dziwnie te strzały dziś w tym tutaj wygląda. Aha, i mogę... No tak, mogę wypożyczyć. Tak, Ronaldo na dwa mecze jest. No, McCormack. Coś jeszcze, Benatia, Aguero, Matuidi, Pogba. Ja bym się ku Aguero. Czy Aguero może być legendą rolników? Czy on może być legendą rolników? Widzę, że już ceny chyba się uregulowały, bo Benatia kosztuje 1800? Tak, Aguero będzie naszym pierwszym kapitanem najwyraźniej. Chyba tak to będzie wyglądało w moim przypadku, no bo jakbym miał zrobić skład pod Daniego Quintanę, to nie mam żadnego innego zawodnika, który tutaj by się wkomponował w skład. Więc Sergio Aguero ląduje do mojego zespołu. Czy mi się wydaje, czy Gutierreza wywaliło ze zespołu, czy tylko na rezerwę? No, mam go. No cóż, mamy Aguero.
Odbierz nowe karty, what? Aha, bo ja to wykupiłem po prostu. Wykupiłem po prostu wszystko w sklepie, teraz. Dobra, to wszystko wiem, nie jestem głupi. A mam fajne logo. Aha, i oczywiście muszę mi nazwać zespół. A, i potem będzie mi to oczywiście złota paczka, jak zwykle. Bo jak inaczej jak Rolnicy FC, to jest długa legenda, która ciągnie się aż po dziś dzień. Rolnicy, Spacja jest R2, FC. Jak na razie w soundtrack FIFA bardziej pasuje niż z 14, to wiele bardziej. Pierwszy mecz w sezonie, jednego gracza lub online, to zagram poza wizją chyba. Kup kartę, wystaw na licytację, rzuć wyzwanie. To będę robił w trakcie tego i. No, teraz jest tego więcej. Zostawmy skład ze zgrania na poziomie 100. Wow, teraz jest tego zupełnie więcej. Znaczy o wiele więcej. Mam nadzieję, że ten sklep się ogarnie i kupię tego zawodnika, bo jak nie, po prostu w tym momencie. O, mogę. Bo po prostu potem kończę odcinek. Kupię sobie pierwszego zawodnika. O, Afum, wow! I to nie są źli zawodnicy, patrz się. Dobra, to mnie nie obchodzi, dziękuję. Patrz się, szybki zawodnik jeden, szybki zawodnik drugi. Chorwat to jest niewątpliwie talent z tego, co mi się wydaje. No, to nie są złe karty, o, Risse. Czekaj, Afu może ma jakieś, nie. No cóż, czy Afu może coś kolejną legendą u rolników? No zobaczymy, kto w tym sezonie będzie legendą rolników. Oczywiście, o, te same te paczki. No, ale jestem zawiedziony. W tej grze nie było po prostu żadnego klucza. To nawet nie musi być paczka z DLC, żeby to był klucz. Rok temu kupowałem na Xboxa, w środku był klucz. Dostawało się 4 darmowe paczki premium, tam z złotymi zawodnikami. Wtedy można było coś z tym robić, a teraz po prostu nic nie mam. No i zaczynamy od zera, chociaż czy to jest gorzej? Dodatkowo jeszcze nie miałem wybapa, o, sorry Liverpool, zawsze spoko. Nie miałem wybapa, więc zaczynam kompletnie od zera, nie miałem żadnego w ogóle możliwości. W 14 zaczynałem z wybapem, bo miałem już praktycznie cały skład Ligi Polskiej na starcie. Miałem informa dla niego Kindany, bo wtedy zarobiłem kaset. No cóż, zaczynam od zera, jakoś to będzie. No, dziękuję za oglądanie pierwszego odcinka. To było na tyle. Cześć.